dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. I słuchajcie, przychodzę do Was. Chciałabym przyjść w ogóle z vlogiem, ale na to poczekam do weekendu. A dzisiaj przychodzę do Was z Q&A. Ostatnio jakiś czas temu, wstawiałam Wam na Instagrama zdjęcie, które wyglądało dokładnie tak. A pod tym zdjęciem prosiłam Was o zadawanie mi pytań. Nie ukrywam, że spodziewałam się większej ilości pytań. No ale cóż, ja na to wpływu nie mam. Kilka z Was wysiliło się i zadało mi jakieś tam pytania i ja na te pytania teraz postaram się Wam odpowiedzieć. Będzie też tutaj jedna niespodzianka. Lubię takie nieprzewidywane sytuacje i lubię Was zaskakiwać oraz wynagradzać. Pierwsza osoba jest to Kalinowska ukośnik N. Pytanie brzmi: gdybyś miała daną sumę pieniędzy, którą masz przeznaczyć na wymarzony kosmetyk, perfumy, co byś aktualnie kupiła? Słuchajcie, jeżeli chodzi o to pytanie, nie wiem tylko, czy tu właśnie chodzi o perfumy, czy o kosmetyk. Jeżeli chodzi o kosmetyk, co ja bym w tej chwili chciała zakupić? Wiecie co, szczerze mówiąc, to chyba nie ma nic takiego, co bym chciała bardzo, bardzo, bardzo zakupić. Dlatego, że to, co potrzebuję, to raczej mam. Ale, jeżeli chodzi o perfumy, to aktualnie zakupiłabym najnowszego Angela, tego Fruit Fair, chyba tak. Najnowszy Angel od Thierry'ego Mullera. Myślę, że ten perfum bym zakupiła. Kolejna osoba to Ula U91. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Jeszcze nigdy mi się nic takiego nie przytrafiło, więc nie powiem, że nie wierzę, ani nie powiem, że wierzę. Natomiast mi się nic takiego nie przytrafiło, więc nie wiem, czy coś takiego istnieje. Kolejne pytanie od tej samej osoby. Czy jednak uważasz, że miłość przychodzi z czasem? Tak, uważam, że miłość może przyjść z czasem. Uważam, że można się dość szybko zakochać. Jeżeli jest, słuchajcie, na samym początku związku, na samym początku znajomości, może nie związku, na samym początku znajomości jest wszystko to, co powinno być, czyli jest chemia, jest ten pociąg taki fizyczny, dana osoba nam się bardzo podoba, ekscytuje nas i tak dalej, to myślę, że można dość szybko się zauroczyć, czy też zakochać. Natomiast też uważam, że miłość może przyjść z czasem. Ja byłam kiedyś w takiej sytuacji, w której kolegowałam się z kimś, potem z tego koleżeństwa wynikła przyjaźń. Przyjaźniliśmy się około chyba pół roku i w tym czasie okazało się, że było coś więcej, że było między nami coś więcej niż przyjaźń. Także miłość pojawiła się jakby znienacka, strzeliła po prostu buchem. I powiem Wam, że nigdy bym nie przypuszczała, że między mną a tą osobą cokolwiek mogłoby zajść, cokolwiek mogłoby być. Także tak, wierzę, że może ona przyjść z czasem. Zdecydowanie tak. Czy planujesz nowe tatuaże? Tak, planuję. Kolejna osoba. Ukośnik Spicy, ukośnik Cake, ukośnik. Znaczy ta kreseczka na dole, nie zapomniałam, jak się to nazywa. Czy potrafiłabyś być z kimś w związku bez uczucia? Nie, nie potrafiłabym, jeżeli kompletnie nic bym nie czuła do tej osoby, czyli ani jakiegoś tego, że ją lubię, ani że mi się ta osoba podoba pod względem charakteru, ma fajne cechy, nie wiem, imponuje mi czymkolwiek, jest dobrą osobą, czyli lubię ją lub bardziej lubię, to powiem Wam, że no nie potrafiłabym być absolutnie, jeżeli kompletnie bym żadnym pozytywnym uczuciem, odczuciem nie darzyła jakiejś tam osoby. Także absolutnie bez uczucia związek u mnie nie ma szans. Kolejne pytanie od Ula U91, której serdecznie dziękuję. Czy byłabyś w stanie dla miłości przeprowadzić się do innego miasta lub państwa? Tak, oczywiście byłabym w stanie poświęcić miejsce zamieszkania, rodzinę. Zresztą ja dla miłości poświęciłam już
się w ten sposób, że zostawiłam wszystko za sobą w Polsce, zostawiłam pracę, zostawiłam rodziców, zostawiłam przyjaciół, no i wyjechałam za miłością. Także tak, potrafiłabym, byłabym w stanie poświęcić. I ostatnie pytania od osoby o niku taka tam 84. Jak długo mieszkasz w UK? Jak oceniasz swój poziom języka angielskiego? Jeżeli chodzi o to, jak długo mieszkam w UK, te pytania już padały bardzo wiele razy. Mieszkam od 2000, na przełomie 2007 na 2008. Dobrze Wam mówię? Tak, dobrze Wam mówię. Także tyle mieszkam w UK, a jak oceniam swój poziom języka angielskiego, jest to stopień komunikatywny. Chciałabym, by był bardzo dobry. Czy kończyłaś jakieś kursy językowe? Nie, nie kończyłam żadnych kursów językowych. Chodziłam, uczęszczałam, słuchajcie, do koledżu. Ale to już też opowiadałam Wam kiedyś, jakiś czas temu, że uczęszczałam do koledżu, natomiast no tam ja poświęcałam to, że musiałam zostawiać dzieci. Ja opłacałam w tym momencie opiekunkę na czas moich zajęć. Tych zajęć miałam chyba bodajże, już czas nie pamiętam, ale chyba, czy to było raz chyba w tygodniu po 3 godziny, coś takiego, ja teraz już naprawdę nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź, czy dwa razy w tygodniu, 2 godziny. Nie pamiętam, jak to wyglądało, wiem tylko tyle i pamiętam, że ja poświęcałam w tym czasie moje dzieciaki, czyli ja zostawiałam ich z kimś. Ja czasami musiałam opłacać też opiekunkę, a na tych zajęciach uczyłam się, słuchajcie, gramatyki. Podstaw gramatyki. Uważałam wtedy na tamtą chwilę, że jest mi to kompletnie zbędne, jest mi to niepotrzebne. Ja wydawało mi się, że po prostu na takich zajęciach będzie bardziej jakby konwersacje, wiecie, będziemy rozmawiać, będziemy, nie wiem, będziemy odwzorowywać jakieś sytuacje, że jesteśmy na poczcie, czy idziemy do sklepu, czy idziemy do fryzjera, czy idziemy do urzędu pracy, gdziekolwiek. I wydawało mi się, że będą po prostu to takie że to będą takie lekcje, gdzie będzie nas będą nas uczyć komunikacji, wiecie o co chodzi, czyli będą jakieś takie scenki odgrywane i tak dalej. I ja bardziej w tą stronę chciałam pójść, aniżeli w stronę gramatyki, zwłaszcza podstaw, czyli wiecie, wszystko od podstaw. Ja jestem, ty jesteś, my jesteśmy i w ogóle oni są. Także wtedy na tamtą chwilę uznałam, że jest to szkoda dla mnie czasu i szkoda pieniędzy, żeby opłacać opiekunkę tylko po to, żeby uczyć się od samych podstaw. Także dla mnie to była strata czasu najzwyczajniej i ja po prostu ten koledż przerwałam naukę w tym koledżu. Także ja zawiesiłam sobie na tamtą chwilę i nie wracałam. Powiem Wam, że wszystko jakoś tak się w moim życiu potoczyło, że nie było kiedy, jak i tak dalej, żeby jakoś wkleić sobie, nie wiem, szkołę i tak dalej. Także nie kończyłam żadnych kursów językowych. Staram się, wiecie, podsłuchiwać, jak moje dzieci między sobą mówią. Staram się czasami coś oglądać po angielsku, czasami coś poczytam po angielsku, ale szczerze Wam powiem, że już jednak w moim wieku, czyli jednak po 35 roku życia, może tak powiem, jednak już, wiecie, już tutaj te komory mózgowe moje, no niestety, fisiują na tyle, że już ta wiedza już nie jest tak fajnie przyswajana, jak to było kiedyś. Także tak by wyglądały moje odpowiedzi na Wasze pytania. Ubolewam nad tym, że tyle osób, a tak mało pytań. Nie wiem, czym to jest spowodowane, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia i nie chcę nawet wnikać. Osobom, które wzięły udział w Q&A, czyli zadawały mi pytanie, bardzo serdecznie dziękuję, a jedną z osób chciałabym szczególnie wyróżnić za zaangażowanie, za to, że wysiliła się i zadała mi więcej niż jedno, dwa, trzy pytania. Także osoba o niku ULAU91 dostaje ode mnie pędzelek. Pędzelek, który jest bardzo ładnym pędzelkiem. Mam nadzieję, że Tobie się przyda. Tak on wygląda, tak on przyjdzie do Ciebie. Jest on zafoliowany i będzie tutaj jeszcze ta osłonka, a zdjęłam ją po to, żeby pokazać Ci. Ja bardzo lubię te pędzle, ja Wam je polecałam. Są to pędzle, słuchajcie, ze stronki Beauty Big Bang. Linki macie
macie, będziecie miały w poprzednich filmach, gdzie Wam pokazuję to, co otrzymałam. Już macie chyba na kanale. Tak, już jest na kanale. Także taki oto pędzelek do rozświetlenia, do może nawet i delikatnego konturowania, ale przede wszystkim do różu i do rozświetlacza dostajesz ode mnie Ty. Także bardzo proszę tylko prywatnie o odezwanie się do mnie i o wysłanie mi adresu, na który będę mogła wysłać Tobie ten pędzelek. Także to jest takie małe wyróżnienie i malutka nagroda po prostu za zaangażowanie. Ja lubię doceniać naprawdę coś, co ktoś daje z siebie. Także liczyłam na zdecydowanie większą ilość pytań. Niestety było ich tylko tyle, także filmik będzie bardzo krótki. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Was usatysfakcjonowały moje odpowiedzi. Jeżeli oczywiście macie więcej do mnie pytań, to bardzo proszę w komentarzach pod tym filmem. I co? I jeszcze raz powtórzę. Osoba o niku ULAU91. Serdecznie Ci dziękuję za Twoje pytania, innym dziewczynom również, ale Tobie w szczególności, ponieważ Twoich pytań było 4. I oczywiście postanowiłam Cię wynagrodzić pędzelkiem. Także bardzo Cię proszę, skontaktuj się ze mną prywatnie i będę mogła wtedy wysłać Ci ten pędzelek. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was bardzo gorąco, życzę Wam przemiłego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądacie ten filmik. I co? Ja się z Wami będę żegnać i mam nadzieję, że do niebawem. Buziaki, bajo!